Rozwiązując supeł konfliktu na temat, jak traktować pogan, którzy nawracają się na wiarę chrześcijańską, święty Piotr podał zasadę ogólniejszą. Otóż nie można narzucać drugiemu człowiekowi rozwiązań, które my sami otrzymaliśmy jako dobre i pasujące alternatywy dla naszego życia i dla naszego funkcjonowania. To, co nam pasuje i to, co do nas pasuje, to, co zmieniło nasze życie, nie musi w żadnej mierze mieć wpływu na drugiego człowieka. I dlatego takie trochę tępe stosowanie litery pewnego prawa, które powstało, powoduje, że możemy drugiego człowieka uwięzić w zasadach, które nie pozwalają mu się rozwijać, w zasadach, które nie pozwalają wzrastać w wierze. I dlatego bardzo ważne jest rozeznanie, bardzo ważna jest modlitwa o charyzmaty, bardzo ważne jest samopoznanie się po to, żeby zobaczyć swoje naturalne talenty, ale także pragnienie swojego własnego serca i zobaczyć swoją tożsamość po trudnych wydarzeniach z przeszłości. To bardzo ważne, żeby nie zamykać drugiego w schematach, które być może dla nas były dobre, ale nie muszą być dobre dla drugiego.